Siemano, w kolejnym, już siódmym odcinku z serii Upadłe Światła. Coraz bliżej końca tej serii jest, więc jak wyliczyłem, jeszcze cztery odcinki, czyli zakończy się seria 2 kwietnia, najprawdopodobniej, tak jak wyszło w moich obliczeniach. Przywitaj się. No, siema. Tak, 13, no to dobrze, 13, 14. Najwyżej jak ktoś po prostu nagra 5 minut, co nie, żebym miał komplet, co nie, najwyżej nagramy 5 minut, okej? Okay? Najwyżej. Zobaczymy. Znaczy, dzisiaj nagramy 2. No i dzisiaj zaczynamy od. Dzisiaj będzie robić szturma tym razem, prąd hipersieci. To zaczynamy. 1076 mocy, ja już mam 1072 mocy, dobrze mi idzie. I więc tak, właśnie będzie szturmik. Wiem, czego będzie 14 krok, potem będzie 15, 16, 17, 18, 20. No to się wie, to ostatni krok się nagra w tym odcinku trzecia nagramy te dwa, co nie? Bo wyszło mi tak, że wyjdzie to, czyli pewnie i pewnie ostatni potem tak po prostu opanowanie w całości pasma. Pewnie to będzie po tym będzie. Bo tam się kocha drzewka jest, nie? Tego ołtarza, tej całej mody, co nie? No, chyba tak. No, to sobie. Co sobie. To miał tylko zrobić na emotkę. Emotkę, więc taki będzie. Dobra, zaczynamy robić szturma. Okej. Strażniku, moi żołnierze donoszą, że jednostki Legionu Cienia skupiają teraz uwagę na Arkochmurze. Pewnie dlatego systemy obrony Neomuny są wyłączone. Ale założę się, że ci niewyrażeni weksowie też majstrują zbyt blisko bebechów miasta. Miejmy nadzieję, że wasza technologia wytrzyma. Ta zmiana celu zapewne oznacza, że Kalus próbuje innego podejścia. Aktywuję obronę. Będzie walkę z tym bossem na końcu, by zreaktywować obronę Neomuny. To będzie dobry podtekst. Czy to skaza pochwyconych? Legion Cienia wtłacza pochwyconych do tej przestrzeni Weksów. Sieć Weksów wykorzystuje podobne bramy sieciowe jak Arkochmura. Co oznacza, że mogą przeniknąć do sieci i uzyskać dostęp do całunu. Pochwyceni są dostępni. Szczególnie pod kontrolą świadka. Musimy się tam dostać i ich zatrzymać. Po prostu będzie walka z tym czymś laserem będzie, najwyżej to potem jeszcze. Chcę zobaczyć, jak jeszcze potem zdam na jutrzejszy film. Dobrze idzie. O jestem! Ten dziad najgorszy. Nienawidzę go.
mam miniaturkę, więc jak się nazywa? Tonio, Tonio, dobra, Tonio, dobra, będę wiedział. Walka z Tonio. Nazwa będzie. Nazwa miał tego będzie walka z Tonimo. Hej, strażniku! Nie wiem czy to z powodu pochwyconych, ale. Wejdź do sieci Vexów, dobra. Walka z Tonimo, wejdź do sieci Vexów, dobra. Głosy, koszmary i tak dalej. Ty czy następna. Chmurę zbudowano na polu energetycznym wytwarzanym przez całą. Co? Czy następna misja to nie będzie właśnie ten trening na tym wirtualnym świecie? Może, nie wiem, nie pamiętam. Okej. Okay. A mam tu podtekst. Zbadaj się. Walka z Tonimą, by dostać się do sieci Vexów. To będzie to podtekst na jutro, wiesz? Jak na razie, zobaczymy, czy coś innego się nie ukryje. Nie ukryje się tutaj nowego. Wejść do sieci Vexów. Dobra, mamy to na ten potek, mam więc gitara. Musi być jakiś sposób, by usunąć tę skazę. Nie możemy dopuścić, by utworzyło się jej więcej. Widać, że mamy jakiś ogień, tylko tam mamy. Różenie. No. Widać, że tutaj łoi wszystkich. Ale już mam dostać się do sieci Vexów, dobra. Jakieś tam miejsce jest tam, jak walę do łukiem, więc będzie dobrze. Stabilny. Co to jest? A, dobra. Aha, to jest takie coś, dobrze wiedzieć. No, trzeba przejechać. Tak. Tak jak z tą misją co robiliśmy, tylko tu się nie ma na czas. No. Tylko tu się nie ma na czasu tego. Ten głos. Strachu. To takie sycące. Sycące. To raz jeszcze. Zablokował. Czy to był głos, który znają obywatele? Będziemy musieli się z tym skonfrontować. Ale na razie trzeba znaleźć punkt dostępu i powstrzymać wszelkie próby osłabienia całego. Wejdź do głębi sieci. Okej, czyli to... No już dojechał, walony. Dojechał już. No i dojechał. Patrzę tu sieci.
do góry. No, tak, i wiesz co wymyśliłem, jak to jest, to robi, to misę robiliśmy wczoraj, tam wczoraj, co nie? No. To będzie związane to z Haxosem u mnie, wiesz? O, możliwe. Znaczy, u mnie wciąż to będzie związane będzie z tym. No. To będzie samarz na to, odpowiednie. To punkt dostępu. Pozbądźmy się pochwyconych, zanim otworzą wejście do Arkochmury. O, co to? O mój Boże, co to tak? Może jak myślałbym, jak może łatwiej, to idziemy do tego walki. Tak, z tym Haraxem. Mnie w tym... Znaczy, albo ten Tokuno będzie, albo będzie walka z tym czymś wielkim. Zobaczymy, jak mi się moc naładuje szybko. Jak się nie naładuje, to dam tam, tą miniaturkę. Mam. Mówię, będzie walka z tym. Gdzie ten gość jest? A tu jest. Tu. Mam miniaturkę inną. Walka z tym gościem. By wykrzywienie sceny do chmury. Wracamy do gry. Obrona została przywrócona, a pochwyceni usunięci. Wróć do miasta, strażniku. No to było szybkie. Będzie to. By wykrzywienie i z kim? A, odwieźć nimi bus. No to jak obliczałem. Tepnij nas zrazu już. Okej. Dobra. Nie będziemy czekali, aż się kurwa film odliczanie skończy. To powróć na orbitę będzie, dobra. Będzie powróć na orbitę i ten. Dobra, mam. Idziemy z Nimbusa gdzieś. A tym sobie. I to będzie taki wykluczny film będzie. No. No, no, dawaj na to, te Nimbusa te nas. Tak, te pan Nimbusa teraz. No i tu mamy walkę z... Walkę z... Bywek sobie nie wstępnej do egzochmury. Egzochmura, tak? To jest egzochmura, co nie? Mhm. Dobra, muszę pamiętać to, żeby miejsce ustawić. Egzochmura. To egzochmura. No. Dobra, git. Tak.
Hej, strażniku! Mam nadzieję, że władasz już pewniej pasmem. Ozyrys najwyraźniej tak uważa. Rano pytam go, jak idzie z zielonymi sznurkami, żeby się z nim podrożyć. A ten mnie poprawia i zaczyna wyjaśniać swoje teorie. Bardzo szczegółowo. I używa przy tym wielu trudnych nazw. Większość puszczam mimo uszu, ale on się ekscytuje i to się liczy. Potem mówi, że ty i on wciąż musicie się dowiedzieć, jak faktycznie zapanować nad pasmem. Rohan by się zgodził, więc ja też. Nie dlatego, że nie żyje, a ja z automatu zgadzam się z nieżyjącym. Z drugiej strony on już nie może się sprzeciwić, prawda? Ja, Daradanu skroczących wśród chmur, szczerze myślę, że to dobry pomysł. Tak. Fantastycznie. Jakaś to moja misja. Ugotowicie na oślep, ale to w końcu. To było zakończenie. O, to jest tu. Dobra. No to zrobiliśmy szturma. Szybko nam poszło to. Dokładnie to szybko poszło. Za chwilę będzie jakaś kolejny film, mam misję na oślep, więc do usłyszenia. Siema! No.